Ukraińcy, którzy uciekając przed wojną znaleźli schronienie w Polsce, mogą ubiegać się o wsparcie finansowe od UNHCR, Agencji ONZ do spraw uchodźców. Wsparcie UNHCR nie jest powiązane z żadnymi innymi programami pomocy, nie ma również nic wspólnego z nadawaniem statusu uchodźcy. To po prostu wsparcie humanitarne, które ma pomóc stawiać pierwsze kroki w Polsce. Co istotne, Ukrainiec, który pomoc finansową otrzymał, nie ma obowiązku pozostania w Polsce. W dowolnym momencie może zdecydować o wyjeździe za granicę. Pomoc udzielana jest raz w miesiącu przez okres minimum 3 miesięcy. Na pierwszą osobę w rodzinie jest to około 700 zł, na drugą, trzecią i czwartą po 600 zł. Maksymalnie więc rodzina może miesięcznie otrzymać około 2,5 tysiąca zł. Kwota ta zależna jest od aktualnego kursu dolara. Do programu kwalifikują się osoby, które opuściły Ukrainę 24 lutego bieżącego roku lub później. Uwaga, nie trzeba mieć obywatelstwa ukraińskiego, wystarczy udokumentować legalny pobyt w tym kraju i opuścić go z powodu wybuchu wojny. Aby otrzymać pomoc finansową z UNHCR, należy wypełnić wniosek online na stronie agencji. W momencie, kiedy wniosek zostanie rozpatrzony i wyznaczony termin wizyty w punkcie rejestracyjnym prowadzonym przez UNHCR, na podany w zgłoszeniu numer telefonu wysłany zostanie SMS z informacją, gdzie i kiedy należy się stawić. Uwaga! Do centrum rejestracyjnego muszą przyjechać wszyscy członkowie rodziny, także dzieci. Związane jest to z obowiązkowym pobieraniem od nich odcisków palców. W tej chwili punkty obsługi działają w Warszawie i Krakowie. Niebawem uruchomione zostaną w kolejnych miastach. Informacje na bieżąco publikowane są na stronie agencji oraz jej profilu na Facebooku. Informacje dostępne są w językach polskim, ukraińskim i angielskim.